żeśmy w stosunku do banku przedstawili listę warunków, które należy spełnić, żeby dywidenda mogła być wypłacona. Są oczywiście takie banki, które te warunki spełniają. Te warunki były różne, zarówno wewnętrzne, zależne od sytuacji w banku, który działa na rynku polskim, mianowicie od tego, czy jest odpowiednio doskapitalizowany, od jego oceny, od tego, czy jest na programie. Tam wtedy w ogóle nie ma mowy o wypłacie dywidendy. Od tego, jaka jest sytuacja podmiotu dominującego. To jest wszystko proces, który się dzieje, toczy. Dla części banków, w zależności od tego, na przykład, jaka będzie ocena dokonana przez Europejski Nadzór Bankowy rekapitalizacji podmiotów dominujących, być może pojawi się możliwość wypłaty dywidendy. My zalecamy racjonalne zachowanie. Jeżeli mówimy o bankach, które są na programie, to takim największym, który mi się teraz przychodzi na myśl, to jest bank Deutsche Bank PBC. Również te, które mają bardzo duży udział kredytu walutą, powyżej 50%. Takich banków jest sporo. Tam również mówimy o tym, żeby należy powstrzymać się z wypłatą dywidendy.